Cześć, witajcie. Dzisiaj drugi dzień na tej budowie docinania płytek. Nic nie kleję, tylko docinam. W tamtym pokoju są podocinane płytki, to z poprzedniego vlogu widzieliście, do łazienki na ściany. Brakło na podłogę, pan sobie dowiózł na podłogę dzisiaj i zaczynam od podłogi w łazience. Podłoga w łazience jest przejechana hydroizolacją. Mam tam wzór, jakby według którego się muszę trzymać, z fugami i tak sobie to rozmierzam. Układam sobie na sucho płytki do ścian. Wszystko ułożę całe naraz. Nic nie będę później docinał, tylko wszystko według kreseczek, które sobie narysuję, będę kleił. Przykleję, wypoziomuję łazienkę najpierw, ponieważ łazienka będzie, moi drodzy, nieco wyżej niż przedpokój i kuchnia. A pan chce mieć równo. Więc będziemy się nawiązywać do tego, co jest najwyższe. Kolejna rzecz tutaj na budowie dzisiaj, to jest organizacja miejsca pracy. Troszkę tak może po mojemu, zmienię rękę, bo już mnie boli. I tak, przywiozłem dzisiaj drugi stół Ketera. Wczoraj ciąłem na kolanach, ale dało mi to trochę w pióra, więc podziękowałem serdecznie za klęczenie. Mam dwa stoliki, jeden jest niższy, jeden jest wyższy, co w tym przypadku jest mega genialne, no bo wysokość jakby maszynki ze stołem jest troszeczkę wyższa niż stół, ten drugi tutaj. Dlatego mam od razu podparcie pod płytkę, nie? Ona jest delikatnie ukosem, jak złamię, to mi to nie spada. Super, duże płytki, mogę 120 sobie ciąć tutaj. Dobra, jest wandeli obok zaraz i tutaj na wandeli się przed chwilką ucięło. Nie? Przed chwilką się ucięło, będę to za chwilę zanosił do łazienki, sobie to tam ułożę. Ta wąska jest potrzebna, ta malutka płytka. I tu mam trochę sprzętu takiego dzisiaj, który przywiozłem i tam jest taki mikrobałaganik, ale z tego dzisiaj nie korzystam wszystkiego. Być może kątówka jakaś będzie używana tutaj, wiadomo, że jakieś narzędzia ręczne się używa. Radyjko chodzi dzisiaj na Bluetooth znowu. I tak to mniej więcej wygląda, czyli domierzam sobie na stole i ucinam albo na gilotynce, albo sobie ucinam na wandeli. I potem zanoszę, kładę na dystansach, na płasko całą podłogę. I ona sobie tam zostanie, aż przyjdzie moment klejenia. Kuchnia prawdopodobnie będzie poskładana i jakoś ponumerowana, bo tutaj też będę od kreski jechał, będę docinał płytki, układał je na sucho do końca i prawdopodobnie później je zdejmę, żeby się dało wejść, funkcjonować. Taki jest na to plan. Być może nie dotknę wszystkiego naraz, bo tak też może być, bo to jest duża powierzchnia. Wtedy pokleję i kolejne cięcia znowu, ale nie tnę i nie kleję w jeden dzień naraz. Staram się tego unikać. Czasami kilka płytek, jeżeli trzeba docinkę zrobić gdzieś z boku, ok, ale raczej staram się wyciąć całą powierzchnię, którą mam do przyklejenia, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli to jest na tyle małe. Słuchajcie, w tym vlogu tyle, chciałem poopowiadać troszkę o tym, co dzisiaj u mnie, jak wygląda stanowisko pracy, jak sobie pracuję, co dzisiaj robię. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!